przewodnią myślą tego projektu, można powiedzieć, jest to, że chcemy kontynuować jakby to, co ja zacząłem w 2010 roku, a teraz przy pomocy kolegi i jeszcze paru kolegów, chcemy to jakby kontynuować, to znaczy, że poszerzyć swoją bazę sprzętową, no i oczywiście, żeby dzieci i młodzież przychodziła na naukę gry w tenisa, no bo to jest fajna dyscyplina sportu, można powiedzieć. I chcielibyśmy ją bardziej rozpropagować, jak to można powiedzieć, no bo w latach 80. i 90. mała wieś słynęła z tego, że było bardzo dużo dzieci, młodzieży grających, nawet dorosłych, zdobywali laury na różnych tam turniejach, więc ja sobie tak pomyślałem, że jest to szansa wejście w taki projekt właśnie ze starostwa i działaj lokalnie. No i udało nam się pozyskać te fundusze i mam nadzieję, że na drugi rok znowu coś, jakiś projekt napiszemy i może znowu pozyskamy jakieś fundusze i chcemy, moim marzeniem jest zorganizowanie tu naprawdę jakichś zawodów mega rangi, no może nie wojewódzkiej, ale na przykład powiatowej, żeby w takiej małej miejscowości, jak jest mała wieś, oprócz piłki nożnej było coś jeszcze. No. To jest moje marzenie. No, czy się spełni? Trudno powiedzieć, no, ale mam nadzieję, że przy pomocy swoich kolegów, którzy tu się zaangażowali w to, uda nam się. No i przy pomocy oczywiście działaj lokalnie, młodzi razem. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić.